Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak się, co się robi po prostu do DVD firmy, takie jak widać tutaj. Jest to Flash DVD. Jest to po prostu płyta, mi się chyba tutaj. Prawdopodobnie środek weszła. Nie wiem, czy właśnie, bo coś tam się rusza. Prawdopodobnie to była płyta. Teraz zobaczymy, musimy to. Tutaj teraz pokażę, jak ją, w jaki sposób ją wyjmiemy. Weźmy sobie tutaj, mamy taki zestaw oczywiście ze śrubokrętem. Weźmiemy sobie taki tutaj, weźmiemy sobie na przykład PH1 na przykład. Sobie odkręcimy to. Odtwarza DVD i to jest po prostu już stracił swoją to się mówi, stracił gwarancję. Można go po prostu już teraz samemu prawdopodobnie naprawiać przez się. Tutaj mamy. Jeszcze tutaj mamy po prostu, nie wiem, czy to będzie w, nie będzie trzeba ściany tutaj właśnie boczna, znaczy, że środkę wykręcimy z drugiej strony. Teraz co robimy? Mamy to odcinane, tylko teraz sobie wyjmiemy to. Jeszcze jedną śrubkę, która została. Dwa, cztery, sześć śrubeczek. Jest wszystko, tu to odkładamy na bok. Zobaczcie, jest płyta całkiem się zablokowała, wyszła z, prawdopodobnie jest, się zrobiło, wyszła po prostu poza cały układ. Zrobić, żeby ją wyjąć po prostu. Może jeszcze tutaj mamy te śrubokręty, te po prostu śrubki musimy odkręcić. Wyjmujemy. Tak. To ruchome, nie? O, płyta jest, się odblokowała. Musimy przesadzić. O, i mamy wyjętą płytę, proszę bardzo. Teraz z powrotem na miejsce, żeby to
zrobić. Jest tutaj, jest wszystko. I zakręcamy. Jedenka. Teraz mamy tą płytkę, nam fikusa zrobiła takiego, że się po prostu nie za tego ciągnę. Zapinamy klapkę. I teraz mamy tutaj, możemy sobie ją odłożyć. Tak, bierzemy pokrywkę. Oczywiście widzimy wszystko takie kolory. Dwie śrubeczki zostały. Teraz podłączymy odparzacz DVD po prostu sieci. Sprawdzę tego, czy po prostu będzie działać.
Tak. Wszystko wyszło. Czy działa? To na tyle mi się moja awaria takiego sprzętu to jest po prostu pryszcz i tyle. Cześć.